little Johnny the cockeroo. I'm a man. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vivera, to jest kolejny odcinek gry Mafia 3 i tym razem rozpoczynamy naszą zabawę od kontynuacji misji heroina i tu będziemy sobie, cóż, no kolejnego jakiegoś ziomeczka ogarniać, co by nam tutaj nie robił przypałów. Zostało nam jeszcze 4,5, ponad 4,5 tysiąca hajsu, który musimy tutaj to jakby, no, zmarnować na rzecz bossa. No i cóż, mamy tutaj gdzieś cel, dokładnie pod nami. Dobra, spróbujemy sobie to zrobić może w taki sposób. Dobra, czy damy radę? Tak, dokładnie, tak bym to chciał zrobić. Czyli walnąć z Mołotowa. Tutaj drugi. Dobra, nie ma tu najmniejszego problemu. Okej, dobra, trochę zeschizowałem, że tu jakaś policja zaraz się pojawi. Ale to jest w sumie związane z tym, że chyba tam jakieś auto skroiłem, którego nie powinienem. I ktoś, znaczy ogólnie w sumie żadnego auta nie powinienem skroić. I ktoś to zauważył. No i oczywiście doniósł na bagiety. Dobra, co tu mamy jeszcze zrobić? No chyba już nic. Z racji tego, że mamy już wykonane wszystkie rzeczy, jeszcze możemy się tutaj oczywiście udać. Czyli jest to dosyć tak naprawdę opcjonalna sprawa. Okej, jest jakaś notatka. Wiem, że się denerwujesz, ale jak Georgie się zjawi, weź głęboki oddech i zachowaj spokój. I nie zadawaj pytań. Charlie to równy gość, ale jak zaczniesz paplać i wypadnie przez ciebie źle w oczach Georgiego, to cię na pewno załatwi. Okej. To miło z jego strony. O, okładka albumu. Dobra, kolejna znajdźka do naszej kolekcji. Tam chyba policjant jest, taki na niebiesko oznaczony gość. Okay, tutaj dużo amunicji nie ma, więc no, myślę, że pozostaniemy przy tym. No i tak naprawdę nie będę tu za bardzo już czasu więcej spędzał. Tylko lecimy do kolejnego miejsca. Chyba tędy damy radę przejechać sobie na skróty. Może być problem troszeczkę wymanewrować sobie tych ludzi, ale też nie powinno być jakoś super ciężko. Okej, okay, chyba jesteśmy nieopodal. Dobra, nie przejdziemy w ten sposób, ale zobaczymy, czy uda się to zrobić samochodem. Super. Okej, okay, i zaznaczonych na czerwono mam tak, co najmniej dwóch tutaj widzę, tam wartownik jakiś. Więc może nim się zajmiemy w pierwszej kolejności. Okay, wartownik gdzieś tutaj chyba w tym domku, którego niestety nie możemy wejść. Ale może uda się to zrobić. A nie, dobra, tutaj jest gość. Zrobimy to może. O kurde! Kiepska sprawa. Dobra, bez problemu. Widzę, że jadą z koktajlami Mołotowa. Czy ty już zginąłeś, przyjacielu? Wow, 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 no, gdzie mi z tym Mołotowem?
Skubaniec. Dobra, tutaj. O kurde. To mi wyjechał. Okej, dobra, załatwiony kolejny. Dobra, a co mnie tutaj zastanawia, to to... A, dobra, mamy chyba kolejną skrzynkę, którą sobie możemy podsłuchiwać. No i cóż, no i skierujemy teraz nasze kroki do Donowana. Dobra, ale zanim tam podjedziemy, to jeszcze tutaj jedna rzecz. A dobra, to jest tam jakoś w środku schowane. Mi się wydaje. Okej, może tutaj od tej strony uda się wejść. Tak, dobra, są jakieś drzwi. Ciach. Okej, ale tu już wszystko, to nie ma co... Dobra, nie traćmy czasu, bo tak naprawdę zauważyłem, że te misje poboczne, czy tam misje, które prowadzą do tego celu głównego, są dosyć powtarzalne, przynajmniej jak na tą chwilę. Mam nadzieję, że jakąś różnorodność jednak tutaj znajdziemy. Na razie się to sprowadza, jedź w to miejsce, zabij tego, albo przesłuchaj tego, albo tam zmuś do współpracy, no takie mniej więcej w tym stylu. Na razie mamy dokładnie te same zasady, jeżeli chodzi o każdą tutaj misję i taką podmisję. Okej, a już tutaj widzę, że przeciwnicy się pojawili, ale chyba jeszcze musimy poczekać na Donowana. Oczywiście tak, już kończymy, już nie mamy tak naprawdę co robić. Man in that situation usually doesn't care who he works for, long as he's still above ground. Poor Sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now, it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Okej, wygląda chyba, że to będzie nasz cel. A przynajmniej jedna osoba tutaj, z tych, które przyjechały. No sporo, ich 8 wysiadło. 10 z tym naszym głównym, tutaj, bossem. Werbowanie bossów. Szybka forsa lub zwerbowanie go, co na dłuższą metę zwiększy zarobki. No dobra, no to nie ma sprawy. Myślę, że można go zwerbować, przynajmniej z takiej racji, że... Kurde, spokojnie, kobieto. Z racji tego, że tam, no, mówili, że się spodziewa dziecka, no i... raczej jest tutaj uzależniony od tego, kto da więcej. Więc obstawiam, że lojalność to nie jego mocna strona. Okej, w środku widzę 3 gości. O kurde. Grubo. Okej, myślę, że ten tutaj sobie powinien podejść. Okej, obawiam się, że ten to zobaczy. Aż
aczkolwiek nic nie wynikło z tego nieprzyjemnego dla nas. Dobra, ten raczej będzie bez problemu do zdjęcia. I oczywiście bez świadków, wszystko wykonujemy, żeby nie zrobić tutaj niepotrzebnego stresu. Okej, tu widzę dwóch, czterech, tam piąty. Że możemy sobie tu przeskoczyć. Hey, buddy. Dobra, kilku wartowników, ale... Dobra, tam jeszcze jakiś podlazł. Okay, damy radę, tak, damy radę tutaj wejść. Okay, tam widzę, że ktoś sobie z bossem gada. Got a nice ring to it. This shit with us getting hit doesn't get settled. My boy might wind up being named something else. Nah, I won't come to that. The boys will take care of it, you see. Okay. Jesus, you animals, take your ass down! Dobra. Dobra. Żeby tutaj nie zrobić jakieś lipy. Dobra, chyba powinno się udać. Możemy zabić albo zwerbować. Myślę, że zwerbujemy, tak. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Okej, w takim razie mamy drugie miejsce i ponownie możemy. Możemy oddać ten biznes Cassandrze, więc tak od razu zróbmy. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks. Okej, okay, w takim razie misja wykonana. No, przyjeżdżają oczywiście ludzie, którzy zajmą się tą miejscową. O kurde. Razem myślałem, że jeden z nich zostanie przejechany przez ten trzeci samochód, który przejechał. Donovan. John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency. From 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Oh, wow. No dobra, w takim razie chyba troszeczkę uzasadnione jest to, w jaki sposób działa Lincoln. Okay, pierwsze co zrobimy, to oczywiście sobie weźmiemy apteczki. Z tego co widzę, nic tu chyba więcej nie będzie do garnięcia. Aczkolwiek może weźmiemy sobie jeszcze kamizelkę taktyczną, czemu nie? No i przydałoby się oczywiście tutaj do kryjówki podjechać, więc
Więc może to zrobimy, ale zacznijmy, tak jak mówię, od tej kamizelki. Jest tu jakaś fura ciekawa. No, w sumie ta też ładna. O, w sumie wszystkie są ładne. Dobra, kamizelka jako pierwsza idzie. Widzę, że jeszcze mamy tutaj jedną apteczkę. Gdzieś, tutaj, tak, z tej strony. Okej, okay, no i dobra, no w takim razie wskakujemy do samochodu. My, ja myślę, że tym sobie pojedziemy. Tak na wszelki wypadek oddamy ten hajs do naszej miejscowy bezpiecznej kryjówki. I później, cóż, no zajmiemy się kolejną misją. Aczkolwiek nie wiem, jaka to misja, nie zwróciłem uwagi. O, ciekawa nuta. I albo od razu sobie zobaczymy, co to jest. Aha, tu w tą stronę musimy pojechać. No proszę. Mamy chyba już końcówkę, jeżeli chodzi o tą misję związaną z Cassandrą i będziemy mogli tutaj tego Richiego rozwalić. Tutaj mamy teatr. Okej, ale czy coś tu jeszcze ciekawego będziemy mogli zrobić? Okej, tu mamy propagandę komunistyczną, więc może tu sobie podjedziemy też. No dobra, ale tak jak mówiłem, najpierw tutaj, a tu jeszcze jest restauracja jakaś, bar... Nie, Briar Patch, nie wiem co to może oznaczać, ale wygląda na jakąś restaurację z dobrym żarełkiem. Może będziemy w ten sposób, odwiedzając właśnie takie miejsca, w ten sposób będziemy może mogli sobie odnowić życie chociażby. Okej, dobra, jesteśmy na miejscu. Tak mówię, wbijamy do tej miejscowy tylko i wyłącznie po to, żeby zostawić hajs, żeby się nie zgubił przypadkiem. No 18 koła, już całkiem sporo, zważywszy na to, że w banku, no w naszym sejfie mamy tylko 1200. Troszkę sobie tutaj rozkoduję. Dobra, hajs schowany. I no cóż, no i lecimy w takim razie dalej przed siebie. No nie wiem, czy w ogóle będzie nam się opłacało w tym odcinku jeszcze zajmować tym zadaniem głównym związanym właśnie z tym przyjmowaniem Halo. Więc może w sumie podjedziemy sobie. Okej, mamy bezpieczniki tutaj pokazane. Tutaj moglibyśmy sobie też to, skrzynkę połączeniową ogarnąć. Aha, dobra, to od razu nam się robi taki tak naprawdę znacznik, znaczy ścieżka do konkretnej ikonki na mapie, dowolnej tak naprawdę. Myślałem, że tylko dotyczy to zadań głównych. Dobra, zobaczmy sobie skrzynkę. Zobaczymy również coś, czy coś tutaj ciekawego w okolicy damy radę jeszcze wypatrzeć. No i faktycznie będziemy musieli się troszeczkę bardziej tutaj skupić na tym, żeby te części elektroniczne znaleźć i właśnie podkładać te podsłuchy cały czas. No proszę, już pierwsza tutaj niespodzianka. W pralni. Nie mam problemu, już wychodzimy. Się krzesło przewróciło, tutaj drugie krzesło wyszło. Okej, okay, w takim razie jeszcze zobaczymy sobie tutaj jedną rzecz, mianowicie ta... aha, dobra, to jest okładka albumu, a gdzieś tu tak, tu jest, dokładnie. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie jeden plakat, jak działa i myślę, że w tym odcinku będziemy raczej kończyć. Świetnie. Ogólnie to dosyć, muszę przyznać, że dosyć sporo zarzutów właśnie słyszałem w kierunku Mafii, Mafii 3, że no przede wszystkim nie jest to już to samo co kiedyś,
To część pierwsza i druga. Narzekania chociażby właśnie. Okej, dobra, tylko tyle. Narzekają ogólnie ludzie na to, że na przykład właśnie jak jest ta minimapa tutaj w rogu, w dolnym prawym rogu, że tak naprawdę psuje to dosyć rozgrywkę, a poprzednie części to naprawdę był hardcore, było wyzwanie, nie mieliśmy mapy, musieliśmy troszeczkę bardziej starać się zapamiętać tą topografię, żeby nam się lepiej jeździło po mieście. Aczkolwiek jakaś tam mapa była chyba dostępna, z tego co pamiętam. No i ogólnie to psuje ponoć imersję dla niektórych, ponieważ jak wiadomo, no GPS na pewno pod koniec lat 60. no nie był jeszcze dostępny. Również też to radyjko, które dostaliśmy od Donovana, jest troszeczkę tutaj przegięciem pały, bo tak naprawdę jakakolwiek komunikacja, powiedzmy telefony komórkowe raczej jeszcze wtedy nie były tak popularne, w ogóle nie wiem czy były jakiekolwiek. Obstawiam, że może jakieś prototypy, ale bardziej jakiś krótkofalowy czy coś w tym stylu były. No a tutaj mamy takie zdecydowanie radio, które tak naprawdę działa bardzo, bardzo podobnie do no, współczesnego telefonu komórkowego tak naprawdę. Dobra, gdzie my teraz tak naprawdę jedziemy? Dobra, teraz pytanie, gdzie my w ogóle mamy się udać, bo tak sobie jadę troszeczkę na pałę. Ale może to dobrze, pozwiedzamy sobie też przy okazji miasto, co znajdziemy ciekawego. I co widzę, jest tu kolejny plakat z propagandą komunistyczną. Z tym, że jest to jakiś inny rodzaj tego plakatu. Ten sklep z rzeczami używanymi jest dosyć ciekawy, więc jeszcze sobie tam podjedziemy, zobaczymy, co można tam zakupić. No i przy okazji też udamy się od razu w okolice punktu, gdzie będziemy mieli okazję wykonać kolejne zadanie. Które tak naprawdę chyba będzie zakończeniem całej tej sprawy związanej z odbiciem Halo i przekazaniem całej dzielnicy dla Kassandry. No póki co dostała na razie tylko dwa biznesy, więc niewielka część na pewno całej działalności, jaka się odbywa. I mam nadzieję, że jakieś tutaj udziały dla nas również przypadną. A dobra, jeszcze możemy sobie tutaj podjechać do tego klubu nocnego. A ciekawi mnie ogólnie, jak będziemy, znaczy, że w ogóle będziemy w stanie jakoś zbierać ten hajs, który jest tam produkowany. Dobra, okładka albumu, dobra, może darujemy sobie okładkę albumu. Nie za bardzo mam ochotę wysiadać z samochodu, żeby gdzieś tam łazić za tymi okładkami. Aczkolwiek myślę, że i tak się skuszę, żeby pozbierać przynajmniej większość tutaj rzeczy, które możemy sobie skolekcjonować. No i pytanie, czy my możemy tu coś w ogóle ogarnąć. Może z barmanem? Nie, niekoniecznie. Dobra, dawać hajs. Dawać hajs, nie mać hajsu. Niezruszona orkiestra. A co jeżeli byśmy zrobili tak? Okej, to skończymy imprezę. Co zapewne jest, no... niezbyt korzystne dla biznesu. No, ale jak skutecznie, od razu zrobiło się ciszej. Okej, gdzie my tu mamy? Tutaj mamy apteczkę, ale nie jest nam potrzebna. Dobra, zobaczmy jeszcze w tym biurze, znaczy w tym pokoju takim głównym w ofisie, że tak powiem.
Nie mamy tutaj... nie ma amunicji. Nie ma przypadkiem tutaj jakichś pieniędzy dla nas. Cokolwiek. Nie. Raczej średnio. Ogólnie mogliby posprzątać to górne piętro. Nie, taki syf zrobili. Okej, okay, tędy też raczej nie zejdziemy. Pytanie, czy tędy? Okej, okay, dał radę. Aczkolwiek dosyć sporym kosztem, bo pół kamizelki. No dobra, ale w takim razie wniosek taki, że no, nadal nie jestem pewien, czy w ogóle jesteśmy w stanie odbierać ten hajs. Tu jest 30 tysięcy, tak? Zarobki 30 tysięcy na 50 tysięcy. No to myślę, że tam z 10% mogliby mi przynajmniej odpalić. Aczkolwiek może się to dopiero wydarzy po tak naprawdę podbiciu całej dzielnicy. Ale tak jak mówię, myślę, że przekonamy się tak naprawdę niedługo. Myślę, że jest to góra, nie jeden odcinek w przyszłość. Dobra, w takim razie lecimy na miejsce misji. Mamy porozmawiać z Kassandrą jeszcze. Aha, dobra, bo tu jest tak naprawdę ten sklep. Dobra, no to pogadamy jeszcze z Kassandrą i zobaczymy, co nam tutaj zaproponuje. Kurde, zawsze tu wchodzę, to coś się tam zbije. This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about witchy do say. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she scrammed me is all. You a Dixie Mafia? No. Yes, I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucet? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mama, my mama, shit. Go on, get. He could want to sit. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Okej, okay, w takim razie mamy zabić Richiego. Przejąłem biznes heroinowy i stręczycielski, zmuszając Richiego i jego mafię południowców do wyjścia z bezpiecznej kryjówki. Właśnie w ten sposób załatwiasz Markano. Musisz odkrywać prowadzone przez niego biznesy przestępcze i je przejmować, a potem rozprawić się z jego porucznikami i kapo. Kiedy rozprawisz się z biznesami przestępczymi Markana, będziesz mógł zająć się nim samym. Zabij Richiego i przejmij kontrolę nad Hallą. Dobra, w takim razie zabij Richiego, pomodlisz się w drodze. No proszę, bardzo ciekawie zapowiadający się tytuł tej oto misji fabularnej, do której będziemy zmierzać. Pytanie, gdzie to jest? Aha, tutaj, dobra, kawałeczek. Myślę, że możemy sobie podjechać w tym momencie i zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje. Ok, weźmiemy naszego pick-upa, no i już zasuwamy przed siebie. Jakoś, dobra, w sumie nie wiem, czy bardziej możemy się jakoś do tego przygotować. Poza tym, co mamy. Okej, okay, jest i Luna Park. A no, prezentuje się całkiem...
Całkiem staro. Dobra, w takim razie myślę, że tutaj sobie zakończymy, ale myślę, że będzie interesująca misja się rozpoczynać w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. A tymczasem do zobaczenia. Hej, hej!